Mojang nie chce, żebyś o tym wiedział. Gdy znajdziesz się w piramidzie, skop ten niebieski blok, żeby znaleźć się od razu w wodzie. A najlepiej skop się jeszcze niżej, bo znajdziesz tam blok diamentów. Gdy będziesz w nederze, połóż się spać, a od razu znajdziesz się w endzie. Gdy będziesz budował portal, zrób go 2x2, żeby zaoszczędzić miejsce. Gdy będziesz w tym miejscu, skacz wokół tego czegoś, aż zdobędziesz fajne ity. Gdy będziesz na pustyni, rzuć diamentowy blok w kaktusa, żeby stał się diamentowy. Przekaż te wskazówki początkującym graczom.